Pieniądze, bogactwo, obfitość. Czy jest ktoś o zdrowych zmysłach, kogo to nie interesuje? Rozważmy to. Czy bogactwo jest czymś złym? Nie. A czym jest? Miłością. Czy pieniądze są czymś złym? Nie. Miłością, są pomocą. Czy na pewno masz je tak przyjęte? Zobacz, jak głęboko poprzez wcielenia byliśmy kodowani, że łatwiej do Królestwa Niebieskiego wejść, trudniej wejść bogatemu niż wielbłądowi przez ucho igielne. Nawiasem, ucho igielne to taki otwór w murze, przez który wielbłąd przechodził na klęczące. Kochani, mieliśmy tak utożsamione, że pieniądz jest złem. Zobaczmy, kto pieniądz, kto miał bogactwo w tym świecie. Kto się zaprzedał? Kto zaprzedał tak zwaną swoją duszę? Kto czynił rytuały? Kto klęczał przed Panem Śmierci na kolanach? Kto błagał? Kto wyznawał demony? Kto oddawał im hołdy? Kto czynił rytuały? Kto spożywał krew zamordowanego naszego brata? Mało tego, kto zjadał dzieci, kto pił ich krew, kto czynił z dzieci narkotyki i miał na zawołanie wszystko. Tak, tym Panem, tym światem w pełni władał nie żaden Bóg, bo Bogiem jesteś Ty, ale demoniczny świat, demoniczny byt. I kiedy mu wprost oddawałeś hołd, miałeś to dosłownie natychmiastowo. Teraz masz z tego wyjść. Kiedy rozpoznawałeś ten świat, mówiłeś o tym świecie, obnażałeś o nim prawdę, to powodowało, że odsuwało się od ciebie wszystko. Może nie jest tu przykładem moje życie, kiedy z każdej strony zostały odcięte odpływy możliwości. Ja nie przyjmuję tego jako kolejnej teorii spiskowej, że oto wszyscy przeciwko Grzesiowi, że z dnia na dzień, kiedy dokonałem w swoim życiu nowego wyboru, kiedy łudziłem się, że poznam prawdziwą partnerkę, z dnia na dzień zostało wszystko odcięte. Skończyły się różne możliwości. Praktycznie nikt nie kontaktuje się ze mną. Ktoś powie, a po co nagrywasz te filmy? Nagrywam je dla siebie, ale z pełną świadomością, że ja jestem Tobą, a Ty mną. Dzielę się poniekąd sobą, ale świadomie dokonuję przemiany w sobie. Jedyna zmiana, jaka istnieje, to istnieje we mnie. I teraz tak przyjmuję, że wszystko mi pomaga. Dlatego moją bezdomność przyjmuję nie z fałszywą pokorą. Nie tylko tak. Przyjmuję ją z godnością, bo teraz wyobraź sobie, że gdybyś miał pełne konto, jacht, pełne zaplecze, czy zainteresowałbyś się tak zwaną duchowością? Miałbyś to gdzieś, nie powiem dosadnie. A teraz mogę wyjść na łono przyrody. Mogę iść porozmawiać z drzewami, porozmawiać ze zwierzętami, obserwować cuda, w których wszystkie te prawdziwe istoty, ptaki, zwierzęta,
pomagają mi prawdziwie. Znam ich mowę. Wiem, że ziemia, czyli naprawdę źródło, daje mi wszystko, daje mi najlepsze, najdoskonalsze doświadczenia. Kochani, gdyby ten byt, bo jest jeden byt ciemności, w którego świecie zaistnieliśmy, w którego sen śmierci weszliśmy, gdyby chciał mnie zniszczyć, zniszczyłby mnie dawno. Dlaczego nie zniszczył? Bo to ja stworzyłem ciemność. Zniszczyłby siebie. On nie ma władzy nade mną, póki ja mu jej nie daję. Jeśli nie mam strachu, a strach jest zaprzeczeniem miłości, masz go tyle, ile masz niedopełnioną prawdę z pokochaniem siebie. Taka jest tylko miłość. Głęboka miłość do siebie. I dając sobie tę miłość, dopełniam obfitości. Czuję, że cała obfitość jest we mnie. To jest bogactwo, w którym przywracam sobie tworzenie w najlepszym momencie mojej gotowości, w odczuciu, że to ja tworzę. Tym samym pozwoliłem sobie na pełny reset, że pozornie utraciłem wszystko. Ja to uwolniłem, bo w ten sposób stworzyłem przestrzeń czystą. Przestrzeń punktu krytycznego, punktu skroplenia rosy, że tworzę nowe w przestrzeni czystej, w której dopełniłem wszystkich oczyszczeń, a nie czekam, czy oczekuję na nowy świat, że czekam na Zbawiciela, że czekam na reset kosmicznych światów, że powrócą anioły, że wytną w pień Putina, Hitlera i innych rządzących Polską, że odejdzie Rydzyk, Kaczyński, Tusk. To są brednie. To jest świat demoniczny, świat, który jest stanem twojej świadomości, naszej zbiorowej świadomości. Uprzytamiam sobie, że ja to tworzę, że moja miłość jest piękna, że kocham prawdziwie wszystko i nie w ten sposób, że klękam przed ciemnością, że się nią zachwycam, że jej oddaję energię, tylko nareszcie kocham to prawdziwie. Tak bardzo głęboko, że poznałem ten świat, że już nareszcie go nie potrzebuję i to jest przestrzeń, w której przywracam sobie wszystkie oddane energie, dlatego zubożałem, a świat ciemności się pysznił. Szejkowie czerpiąc ropę, czyli zropiałą krew matki, cieszyli się obfitością, spełniali swoje dewiacyjne zachcianki, a ty, kiedy kierowałeś się na duchowość, zastanawiałeś się, co dzisiaj masz zjeść. Ciebie nikt nie wspierał. Tych natomiast, którzy prawili brednie, którzy odprawiali mszalne czary, które czynili krwawe rytuały picia krwi, jedzenia ciała, obfitowali w obfitość. Oddawałeś im swoje energie i całemu temu światu, który cię wysysał poprzez podatki, poprzez zniewolenie, poprzez taką niewolę, abyś nigdy nie wiedział, że jesteś niewolnikiem, a ty myślałeś, że jestem magistrem i mam piękną posadę, że mam zaufanie ludzi, że mam przyjaciół. A ja ci mówię, skieruj się w serce. Odczuj głęboką miłość, a zobaczysz, jaka na ten moment może być
pustka wokół ciebie, że wszyscy się odsuną, że nikt nie poda ci ręki. Nie mówię, że tak ma się stać, bo jednak się budzimy, zdajemy sobie sprawę, że to jest dosłownie efekt setnej małpy, że budząc się ja, budzisz się ty. Jesteś tą samą cząstką, jesteś tym puzzlem, w którym stykamy siebie, w którym łączymy siebie, w którym nareszcie na ziemi energia żeńska jednoczy się z energią męską. Przestają walczyć, przestają siebie wysysać. Kobieta przestaje żyć, odżywiać się kosztem mężczyzny i cieszyć się, że żyje kilka czy kilkanaście lat dłużej. To był świat horroru, to był świat wampiryzmu, to był świat tak zwanej mateńki śmierci, która dała taką gratyfikację kobiecie, która poprzez nie czerpała. Teraz, kiedy jesteś tego świadomy, odczuj w sercu, że tak zakończyłem taki świat. Mój świat jest inny. Wejdź głęboko w serce i zobacz ten świat. Jaki ty go tworzysz, jak jest piękny. Ale powróćmy do obfitości. Powróćmy do pieniądza. Zobacz, że jeśli go na tę chwilę jeszcze potrzebujesz, daj go sobie, ale najpierw usiądź i oczyść go z krwi pomordowanych, z zachłanności, z okrucieństwa, z chciwości, lichwiarstwa, kradzieży, zdrady. Tym wszystkim pieniądz był obarczony, dlatego nie dziw się, że w pewien nieświadomy sposób przestał być spójny z tobą, przestał płynąć od demonicznego świata, przestałeś być z nim kompatybilny tylko dlatego, że rozpocząłeś kierować się na serce. Ten świat cię piętnował i czuł twoje energię, czuł twoje światło, naprawdę chciałby cię wyrugować. Czy też tego doświadczyłeś? Ja mówię ci, że miałeś to zobaczyć. Pokochaj to głęboko, a pieniądz przyjmij jako czystą miłość. Poczuj, że on do ciebie powraca, bo jednak nie kochając siebie, pozwalałem, że ten świat mnie okradał. Okradałem też innych. Teraz wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili i proszę w moim sercu wybaczenie tych wszystkich, których ja w tych doświadczeniach krzywdziłem. W ten sposób znika we mnie obarczenie. Znika obarczenie w tobie. Następuje pojednanie. Pieniądz płynie do mnie i każdego, kogo dotykam tym pieniądzem, dosłownie się rozświetla. Ten pieniądz to miłość, a miłość to światło. Ten pieniądz służył jako zniewolenie, jako magia. Posłużył jako totalne niewolnictwo. Pieniądz stał się magiczny, stał się kontrolą, stał się symboliką wszechwidzącego oka. Kontrolował niewolnictwo tak, aby jako niewolnika nas nie trzeba było pilnować przy budowaniu przysłowiowej piramidy. Czynił to pieniądz jako wynalazek demonicznego świata. To nie jest tak, że mam to odrzucić, ale dopóki on istnieje, przyjmuję go jako prawdę doświadczenia. Nie odrzucam jako potępienie, że ten pieniądz jest zły. Go kocham i kiedy się nie lękam, odczuwam jego przypływ, odczuwam prawdziwą jego obfitość, odczuwam jego prawdę. Kiedyś mój synek, jak miał niespełna 3 latka, podniósł
coś z podłogi i pokazał pustą rękę i wręczył mi. Ja mówię, co dałeś mi, synku? On odpowiedział, pieniądze, tatuś. Proszę jeszcze, jest ich wiele, jest ich bardzo dużo. Potem, gdy wyszliśmy na spacer, rozpoczął wrzucać to do skrzynek pocztowych, chylając się do Polbruku. Ja mówię, a co teraz robisz? Wkładam ludziom, bo to wiesz, to wszyscy mają mieć. Natomiast co mówi ego człowieka, ego umysł, ego rozum? Mówi, aby mi ja miał. No ja się nie podzielę, bo przecież mi zabraknie na podatki, że przecież muszę pomóc swoim dzieciom, że przecież muszę kupić opał na zimę. A ja mówię ci, że zima nie istnieje, że ziemia się zmienia, że ziemia się budzi, że pokąd się lękałeś, w ten sposób blokowałeś przepływy. Ja już tego nie czynię. Ja się tego nie lękam, bo świadomie jestem istotą boską, a ta istota jest obfitością. I daję to sobie w najlepszym momencie. Powierzam to miłości sercu. Ostatnio koleżanka powiedziała, abym powierzył to stwórcy. Ja jej odpowiedziałem, to ty jesteś stwórczynią. Jeśli już chcesz coś powierzyć, powierz to miłości swego serca. Zaufaj temu sercu. Twój umysł nie potrzebuje tego rozumieć. Uwolnij rozumienie. Potrzebowałeś może wiedzy na początek, ale teraz całą tę wiedzę umysłu człowieka, umysłu niewolnika głęboko uwolni. Zobacz, że w ten sposób odchodzi ten świat, że ten świat był w twoim wyobrażeniu. W twoim wyobrażeniu był pieniądz, w którym utożsamiałeś siebie, że bez niego sobie nie poradzisz. Nie odrzucaj pieniądza. Nie odrzucam pieniądza. Przyjmuję go jako godność doświadczenia w świecie horroru, w świecie piekła. Przyjmuję te doświadczenia, kocham je. W ten sposób oczyszczam siebie, oczyszczam innych z krzywd, które tym samym dokonywałem. Z obarczeń, których dokonywałem, bo idąc obarczony, wchodząc w taki świat, nie dawałem sobie bogactwa. Pokutowałem, przyjmowałem obwinienia, a demoniczny świat, naprawdę program, dawał mi pokutę, dawał mi cierpienie, a ja myślałem, że to rządzenie losu, że to przypadek i tak nie wychodziłem z doświadczenia. Teraz to kocham. Przywracam sobie prawdziwą miłość i tak przywracam światło. Ten pieniądz jest i światłem, dlatego jest miłością. Kocham cię.